Dzień dobry. Na dzisiejszych zajęciach ceramicznych zrobimy sobie renifera. Teraz krok po kroku pokażę, od czego w ogóle zaczniemy. Musimy mieć oczywiście glinę. Glinę, którą, jak zwykle w każdym filmie Wam mówię, że możemy sobie wziąć z Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku. Moi drodzy, ja tutaj mam takie ostatki gliny, więc mój renifer może być dzisiaj dwukolorowy. No ale zobaczymy, może mi akurat wystarczy. Zaczynamy. Lepimy sobie kulkę. W kuli robimy sobie dziurkę. Popatrzcie, więc widzicie? Żeby ten brzuszek tego renifera był pusty. Bo pamiętacie, że jak będzie cała kula, to nam po prostu w piecu później nadmiar wody rozsadzi. Teraz musimy zrobić szyjkę, a później pyszczek. Więc znowu bierzemy glinę. Bierzemy sobie kawałek gliny. I teraz robię taki wałeczek na szyjkę. Przymierzam. I teraz plastikowym widelcem robicie sobie tutaj krateczkę. Z tej strony też. Dobrze. Możecie dodać troszkę wody i przyklejamy nasz korpus. Robimy szyjkę dla naszego renifera. Teraz musimy się zabrać za pyszczek. I znowu, jak już mamy ten pyszczek, to sobie, pamiętacie, moi drodzy, znowu krateczkę robicie, tutaj też, z tej strony. Dobrze, pyszczek i brzuszek już mamy, więc teraz bierzemy się za różki. Muszę tak zrobić wałeczek. Jak będzie za długi, to go utniemy. Słuchajcie, nie może być za cienki, bo nam się po prostu powygina. Pamiętacie o zacięciach, tak, tu też z dwóch stron robicie, dobrze? Przykładacie i zacieracie. I teraz musimy zrobić mniej więcej, popatrzcie, takie ząbki, jak widzicie, coś takiego. Więc można wziąć sobie na przykład patyczek takiego od szaszłyków,
I popatrzcie, tym patyczkiem ugniatamy, nie za mocno oczywiście, żeby nie odciąć tego roga. O, takie wzorki robicie sobie patyczkiem. Końcówką patyczka możemy już zrobić oczka. Drugie oko. Dobrze, możemy narysować nosek. Tu jednym końcem taki trójkącik, widzicie? Rączki. Tu w tym miejscu znowu zacinamy. Pamiętacie? Tu też zacinamy sobie. Robimy wałeczek. Wałeczek też zacinamy. Klatkujemy. Przyklejamy. O, w ten sposób. Może można mu zrobić, że niby coś trzyma. I pomalutku wyrównujemy wszystko. Patrzycie, gdzie jakieś tam są pęknięcia z tyłu. To jak się różki rozejdą, można je podnieść. I tak pomalutku dobiega nasza praca końca. Pokażę Wam, zrobiłam dwa renifery. Tu jeszcze jest takiej jasnej gliny, a troszeczkę mniejszy pyszczek. Jaki Wam wyjdzie, taki będzie piękny. Popatrzcie, tu jeszcze jest taki. Każdy w sumie jest inny. Tu są już wypalone. Są mniejsze, większe różki, żeby nie były za cienkie i będzie wszystko w porządku. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne warsztaty.